Rozmowa o 9:00 w Radiu Gorzów. Taka promocyjna rozmowa dnia dzisiaj dlatego, że y, jutro Black Friday czy Black Week, po prostu y, wielkie promocje, dlatego szybko rozmawiamy i będziemy się szykować do wielkich zakupów. Eugeniusz Kurzawski, miejski rzecznik konsumentów w Gorzowie jest gościem Radio Gorzów. Dzień dobry panie rzeczniku. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Za chwilę będziemy o tym co nas co przed nami y, rozmawiali, ale bardzo dużo ostatnio pokazów handlowych się w Gorzowie odbywa, w różnych takich restauracjach, które wyrażają zgodę na takie spotkania i oczywiście nie łamią prawa. Nie, nie łamią prawa. Natomiast no, dużo się mówi o tym. Pan sam wyszedł z taką inicjatywą, żeby szeroko mieszkańców Gorzowa, zwłaszcza te osoby starsze, które są kuszone różnymi promocjami, po prostu ostrzec. Mimo tego, że pan ostrzega, Mimo tego, że ostrzegaliście, no 20 osób się skusiło i już się zgłosiły z reklamacjami, bo to chyba tak trzeba nazwać do Pana z prośbą o pomoc dwie rodziny, dwie pary, tak? Bardziej z prośbą o pomoc, dlatego że tutaj mamy do czynienia z taką kwestią jak odstąpienie od umowy, możliwość odstąpienia od umowy, i właśnie w tej sprawie dwie osoby po takim pokazie do nas dotarły. Jak one tłumaczyły te osoby, bo na pewno pan pytał, no przecież te, czy te osoby wiedziały po co tam idą, co tam się wydarzy? Czy po prostu nie wiem, jakby żyją w troszeczkę i nie, nie, nie słuchają radia, nie, nie czytają gazet? Nie zawsze wiedzą, ale czasami jest też tak, że wiedzą, doskonale wiedzą, że idą na pokaz, że tam odbywają się sprzedaże różnych rzeczy po bardzo wysokich cenach. A mimo to idą, dlatego że są te osoby kuszone różnymi tak zwanymi nagrodami. Ostatnio to był na przykład telewizor za darmo. W zeszłym tygodniu nawet na antenie Radia Gorzów tutaj lekko obśmiewano ten telewizor za darmo pod tytułem Czy dostałeś kiedyś telewizor za darmo? No i ten drugi redaktor się zastanawiał i mówił po namyśle, nie, nie, chyba nie dostałem. Bo no nie cię przecież... pokazać. No właśnie. No. Natomiast, ale to poważna sprawa jest. To jest poważna sprawa. Tak, a propos telewizora, to też się go nie dostaje albo bardzo rzadko, a najczęściej okazuje się, bo jakby znana jest nam taka kwestia, telewizor tak, ale to jest, proszę pana, telewizor 16-calowy. No 16-calowy to jest tablet. Tak. Y nie, nie, to jest taki telewizor, to jest nowa firma, ona wkracza na rynek. Na razie zaczęła od takich małych, potem się okazuje, że to jest chiński gadżet za 50 zł albo za 30. i takie właśnie rzeczy się dostaje pod hasłem telewizor. Podobnie Ale ludzie skuszeni też. ludzie mhm. skuszeni tym telewizorem idą. No i to jest problem. No właśnie, i teraz bo w tym przypadku ostatniego spotkania te osoby, które się zgłosiły, to na przykład kupiły taki, taką matę nagrzewającą, tak, która... Tak. Pan, pan gazetkę przyniósł, nawet taką... Specjalnie, z przyniosłem do studia gazetkę, tak, z marketu pierwszego, lepszego, gdzie jest taka mata do masażu, siatcu, jak mm -hmm. to brzmi, jak się zagłębić w opis, to brzmi jeszcze lepiej. I ta mata kosztuje 150 zł. Ale na pokazie podobną matę, nie tę samą zaznaczam, ale bardzo podobną, kupimy za jedyne w promocji 5000 tysięcy i to po obniżce o 50%. Nic tylko brać. Tylko brać. Tylko tam jeszcze było w opisie, że technologie kosmiczne były używane do produkcji tamtej maty. No bo w reklamach tak to też wygląda, że są na przykład noże powiedzmy ze stali nam kosmicznej z NASA. <laughs> Yy, że maty, które same masują, a w ogóle yy, dzięki takiej macie, którą się kupi na takim pokazie Można po prostu wyzdrowieć, yy, leczą wszystkie choroby No i państwo teraz tego słuchają, nas w Radiu Gorzów, tych słów No i państwo się pewnie mogą gdzieś tam pod nosem śmiać, że jak to w ogóle jest możliwe No ale, no, no panie rzeczniku, jak to jest możliwe? Tak to jest możliwe, że wszyscy, którzy tego słuchają teraz się śmieją Ale, ale 20, możliwe, 20 parę osób yy, w ubiegły czwartek tam poszło Niedługo jest kolejny pokaz i pewnie kolejne piątek, osoby pójdą. Jutro, tak? Pytamy tak. Jutro jest kolejny pokaz. Pytamy mhm. te osoby, które do nas docierają, dlaczego państwo tam poszliście. No to właśnie jest tak. Bo byliśmy przekonani, że my nic tam nie kupimy, a dostaniemy ten słynny upominek, tę nagrodę za darmo. Mm -hmm. Ale też często jest tak, i na tym chyba bazują ci ludzie, którzy to organizują, bo my nie możemy powiedzieć, że to są oszuści, bo to, to tak absolutnie nie jest. Nie, absolutnie y nie. Tylko to też jest takie trochę wykorzystywanie, wydaje mi się, tego, że no starsze osoby siedzą w domu, a tu mają okazję wyjść, porozmawiać, ci ludzie ich wysłuchają też i tak dalej, i tak dalej. Tak, y są to często, y najczęściej, Starsze osoby z różnymi dolegliwościami, a więc na tym można też bazować, tak? Bo jeżeli oferujemy właśnie te maty, które uzdrawiają wszystko, jeżeli oferujemy ozonatory, które czyszczą powietrze, które jest w fatalnym stanie. Yy, I ci ludzie tego wszystkiego słuchają, no to myślą sobie, że rzeczywiście warto zainwestować w swoje zdrowie. Tylko pada pytanie, czy zainwestować 150 czy 5 tysięcy. Mhm. Czy pan próbował kiedyś dostać się na takie spotkanie? Tak. I co udało się? Nie. Dlaczego? Chyba nie pasowałem do grupy. To ja... jest nie takie łatwe, dlatego że osoby, które. Organizują... Czy Pan dostał zaproszenie tak w ogóle, bo prawie każdy z nas Absolutnie takie zaproszenie. Nie, dostałem dostać. zaproszenie, miałem dostać właśnie telewizor. Nie mhm. dostałem. No, Telewizor 16-celowy, jak się mhm. potem okazało. Do telewizora nie dostałem, ale też nie wszedłem na pokaz dlatego że organizatorzy tych pokazów, oni dość ściśle jakby reglamentują wstęp. Oceniają dane osoby i jeżeli uznają, że dana jakaś tam osoba, która się pojawi, może być pewnym niebezpiecznym czynnikiem na tym pokazie, może negować to, co oni mówią, to już na samym początku jest jakby blokada wejścia, a ponieważ to oni organizują te spotkania, to nie można od tak sobie przyjść z ulicy i powiedzieć: Wchodzę. No, to tak jakby wejść do kogoś na imieniny, to niekoniecznie to tak działa. Mhm. Mój kolega był i. Czy znaczy, poszedł w imieniu swoich teściów, zdaje się? W jednym z gorzowskich, w restauracji, w jednym z gorzowskich hoteli, nie używam nazwy, i po prostu postanowił pójść. Zobaczyć, żeby udowodnić też swoim teściom, że to jest nie do końca wszystko tak, jak obiecują i no nie został wpuszczony, no ale mówi, no jak, pulsoksymetr miałem dostać, przecież obiecywaliście. No i okazało się, że ktoś tam jakiegoś białego busa miał zaparkowanego gdzieś tam, na jakimś parkingu obok, poszedł z kimś, otworzył ktoś i z łaską mu dał jakiś pulsoksymetr urządzenie za kilkanaście złotych bodajże. No właśnie, tak to mm. wygląda. Natomiast. Jak chce ja, no, no. ja tutaj dodam jedną rzecz, bo te osoby, które mówią z kolei, że my idziemy, bo nam na pewno nic się złego nie zdarzy, jesteśmy tak dobrzy, że nikt nam nic nie wciśnie, świetnie się na tym znamy. Powiem, że to jest jakby rzecz, która miała miejsce. Rzecznik konsumentów w Polsce poszedł na taki pokaz i kupił. Tak działa system, który wkręca niejako osoby, które tam idą. Tak daleko jakby wkręca, że osoba, która no naprawdę miała wysoką świadomość, też kupiła. Mhm. A jak teraz z tego wyjść, jeżeli już się wydarzyło? Bo tutaj też dochodzi poczucie wstydu, że na przykład, no dobra, dałem się naciągnąć, wstydzę się, bo przyznam się w jakimś sensie do tego, że jestem naiwny, ale jednak trzeba pochwalić już tak szczęście w nieszczęściu te osoby, które się zreflektowały i zgłosiły się do, do, do Pana jako miejskiego rzecznika konsumentów. Zdecydowanie namawiamy te osoby, które wyszły z pokazu i uznali, Uznały, że nie chcą tych towarów, jakby no, olśnienie jednak na te osoby spłynęło. Zapraszamy do biura do, do, właśnie naszego biura, do, do biura Rzecznika Konsumentów. Przy łokietka, Pomagamy, tak, łokietka 22. Pomagamy w tej sytuacji, bo tutaj mamy do czynienia ze sprzedażą, poza lokalem przedsiębiorstwa, czy tam sprzedawcy i y, obowiązuje 14-dniowy termin odstąpienia od umowy. Jest to możliwe. Gorzej jest, jeżeli te osoby wpłaciły gotówkę. Odzyskać gotówkę jest dość trudno, trochę łatwiej jest z umową, bo organizatorzy tych pokazów często oferują, no bo każdy mówi, no tak, nie mam 12 tysięcy, nie mam 15 tysięcy, nie ma problemu, oferujemy umowę kredytową. Z umowy kredytowej wyjść łatwiej, z wpłaconej gotówki trudniej. Często jest to już potem niemożliwe. Mhm. Tak czy inaczej, warto zasiągnąć języka. Najlepiej po prostu nie korzystać z tego rodzaju promocji. Dwie rzeczy. Nie chodzić na te promocje. A druga, podstawowa, nie odbierać telefonów. Jak tylko się zorientujemy, że dzwonią właśnie w sprawie pokazu, przerywajmy rozmowę. Nie rozmawiajmy z tymi ludźmi w ogóle. Przerywajmy rozmowę. Tu znowu działa poczucie wstydu, bo tak głupio, jakby przerwać w pół zdania. Nie ma słowa głupio. Przerwać rozmowę, bo to jest najważniejsze. No właśnie, ale a propos takich. No, promocji, które, które są w bardzo, bo to też trzeba dodać, w bardzo inteligentny sposób jesteśmy manipulowani przez, przez różnego rodzaju rzeczy. Jutro, Black Friday, chociaż to już tak z tym piątkiem, to tak już nie do końca, dlatego że od kilku dni w zasadzie, czy nawet już kilka tygodni przed i jeszcze po, to taki Black Friday, który trwa długo. W ten, w ten piątek jest jutro, i teraz pytanie, co jest złego w tym, że. Kupujemy coś w promocji, dlaczego, dlaczego też Pan postanowił ostrzec, że, żeby się nie dać nabrać. Tu ostrzegamy z kolei przed zakupami nierozsądnymi, przed takim owczym pędem. Tak jak pan redaktor zauważył, mówimy o czarnym piątku, no bo to jest jakby ten dzień, ale to już trwa od dwóch, trzech tygodni, może od miesiąca. W sierpniu byliśmy w sklepie i też widzieliśmy. Mega obniżki, rewelacyjne rabaty 70%. To przepraszam, w sierpniu był Czarny Piątek, czy teraz jest Czarny Piątek? Cały rok jest to Czarny. To w końcu, piątek. ile kosztuje ten towar, który ciągle podlega jakimś dziwnym obniżkom? No, czy nie mamy do czynienia z manipulacjami cenowymi? Bo ja nie mówię o tym, żeby nie kupować. To jest oczywiste. Kupujmy. Kupujmy to, czego rzeczywiście potrzebujemy. I tu jakby chodzi o ten rozsądek, a dodatkowo w tej chwili naprawdę internet daje duże możliwości yy, i możemy analizować ceny. Są mhm. te przeglądarki cenowe i już wiemy, co kosztowało ile w lipcu, co kosztuje teraz. I nagle się okazuje, że w lipcu kosztowało tysiąc. Teraz kosztuje 1500 w czarny piątek. No tak, ale jest inflacja, jest wojna, jest to wszystko, więc to już naprawdę nie wiadomo, ile co jest warte. Dlatego tak, ja wczoraj byłem na zakupach takich, które naprawdę musiałem zrobić spożywczych takich do domu, i byłem w jednym z takich sieciowych marketów, w których robi się zakupy spożywcze. I tyle było takich promocyjnych etykiet, że po prostu wszystko było w takiej turbo promocji, tylko trzeba było poświęcić naprawdę. Ja robiłem dwa razy dłużej te zakupy bo musiałem przeczytać wszystkie rozwinięcia wszystkich gwiazdek, ile muszę kupić danych sztuk, żeby było rzeczywiście taniej. Na przykład kupowałem takie musy dziecięce i żeby tam one były nie kosztowały tam chyba 2.70, tylko 2.60, to musiałem kupić 12. No nie kupiłem, ale, ale generalnie no musimy mieć trzeba. ja akurat wczoraj nie pracowałem, więc miałem trochę wolnego dużo i, i miałem czas, żeby to posprawia. Sprawdzać wszystko, ale ile trzeba mieć czasu, ile trzeba mieć uwagi. Tu jeszcze muzyka leci, tu jeszcze ktoś się przyciska, tu jeszcze inna promocja, no nie sposób tego ogarnąć. Tak, właśnie stosowane są różnego typu triki. Yy, idziemy do sklepu, kupujemy cokolwiek i się przy kasie się okazuje. Ponieważ mamy tylko dwie sztuki tego towaru Że gdybyśmy mieli trzecią To byśmy zapłacili taniej, ale tego nie doczytaliśmy I potem przy tej kasie to już nam głupio Machamy ręką, oczywiście płacimy Jakąś inną cenę, tę wyższą No bo już nam się nie chce wracać Brać tej trzeciej sztuki i tak dalej Ale wychodzimy jednak z poczuciem Że to nie tak powinno wyglądać Czyli jaką pan ma radę taką, żeby Dzisiaj, jutro, pojutrze Bo to tak będzie wyglądało Jak, może najlepiej z domu się nie ruszać Nie, nie o to chodzi, cały czas podkreślam, róbmy zakupy, tylko róbmy je z głową, róbmy je rozsądnie, pomyślmy co naprawdę chcemy kupić, sprawdźmy cenę, porównajmy ją z przed jakiegoś tam okresu. Nie działa u nas jeszcze ta słynna dyrektywa Omnibus, dyrektywa Unii Europejskiej, ona nakazuje przedsiębiorcy pokazać cenę sprzed miesiąca. Bo wtedy już wiemy, ile kosztowało coś miesiąc temu, ile kosztuje teraz. Czy ta, ta zniżka miała rzeczywiście mhm. sens? No bo jeżeli on wczoraj yy, włożył nową metkę i napisał 300, przekreślone na 150, to przepraszam, yy, ze środy na czwartek coś staniało o 150? Znowu to pytanie, to ile to mhm. naprawdę kosztuje? Tak, płatność kartą debetową, przedpłaconą albo kredytową yy, daje jakieś większe bezpieczeństwo niż gotówką? Yy, tak, karta kredytowa daje takie bezpieczeństwo, yy, troszeczkę większe, no bo w tym momencie jakby korzystamy z pieniędzy na innych warunkach. Ale to już są mhm. jakby takie tam drobne szczegóły. Czytać gwiazdki przy zniżkach. Ja takie dobre rady sobie spisałem. Też. Potwierdza tak, pan. Tak, absolutnie tak, dlatego że tam mhm. właśnie trochę mniejszym drukiem są informacje, które mogą mieć istotne znaczenie przy płatności. Mhm. Nie kupować w internecie, bo będzie za chwilę poniedziałek, tak, cyfrowy Cyber Monday. No więc tu mamy do czynienia z kolei z zakupami, które nagle się okazują, że były wykonywane u przedsiębiorcy w Chinach. Jak to hmm. reklamować? No tak. A adres, który mamy, po to, żeby towar wysłać w ciągu tych słynnych 14 dni, okazuje się polskim magazynem. I co teraz? Yy, dlatego warto jest chyba, i to jest też dobra rada, zakładać zawsze najgorszy scenariusz, taki, który, nawet kupując jakąś rzecz podstawową, warto mieć z tyłu głowy to, że jednak, gdybyśmy mieli go zwracać, to mogą wystąpić problemy. Dobre to jest nastawienie. Zdecydowanie tak. No, nie chcę tutaj jakby robić reklamy dodatkowej, ale są też portale zakupowe. Trzeba czytać informacje o tych portalach. Jedne są lepsze, drugie gorsze. Tam, gdzie jest większe bezpieczeństwo, tam się możemy poruszać. Natomiast tam, gdzie jest mniejsze, omijajmy te, te portale. Omijajmy też sprzedawców właśnie w internecie, którzy no, są jakby nierzetelni, nie mają nawet prostych rzeczy, czyli regulaminu odstąpienia od umowy, jakichś terminów nie podają w ogóle, czyli już widać, że, że to jest jakaś tam też gra, która potem może nam zaszkodzić. Kierować się też należy i, i warto to robić nie tylko przy okazji Czarnego Piątku, ale Kierować się też opiniami innych internautów. Patrzeć a propos zakupów w internecie, o serwisach, o których Pan wspomniał, że jednak im więcej tych opinii i im jakoś się wyższa, to tym bezpieczniej. No i te opinie to nie mogą być typu super, ta. no to trochę mało. Jednak te opinie rozbudowane bardziej, bo wtedy ktoś się po prostu wysilił i napisał coś mądrego, a nie tylko samo super. Super, to mogą pisać znajomi, rodzina i nie wiem kto tam jeszcze od tego sprzedawcy. To trochę mało. Tak jest. Z raportu Izby Gospodarki Elektronicznej wynika, że w sieci kupuje 87% z 30 milionów internautów w naszym kraju. To pokazuje, jak pandemia, jak ten taki czas, kiedy byliśmy zmuszeni siedzieć w domu, jak się zmieniły w ogóle przyzwyczajenia Polaków, to też pan zauważa, że, że kupujemy dużo w internecie. Tak, zdecydowanie tak. Dlatego też właśnie przy zakupach w internecie. Kilka tych ostrzeżeń, o których przed chwilą mówiłem, tam obowiązuje ten termin 14-dniowy. Mhm. I przy takich większych, sprawdzonych sprzedawcach on bardzo fajnie działa. No, znam osoby, które kupują trzy sukienki, potem mierzą sobie w domu, dwie odsyłają, jedną zostawiają. Jeżeli to działa, ok. To właśnie jest bardzo dobry system, ale pada pytanie, od kogo kupują, bo schody zaczynają się wtedy, jak tych sukienek zwrócić nie można. Dokładnie tak. Pytań pada dużo. Myślę, że na sporo dzisiaj też udzielił odpowiedzi Eugeniusz Kurzowski, czyli Miejski Rzecznik Konsumentów w Gorzowie. Dziękuję bardzo za tę rozmowę i za te dobre rady. Dziękuję również. Zapraszam do naszego biura w razie kłopotów i na naszą stronę facebookową, bo tam też udzielamy różnego rodzaju porad bieżących. Dziękujemy. Rozmowa o, Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.